Ostatnio rozmawiałem z Michałem na temat programu Jestem jaki jestem. Jak ty wspominasz ten epizod w waszym życiu? W ogóle było coś takiego? No, było. Jak ci się tam czułaś w takim reality show? Bo ty byłaś pionierką trochę. No właśnie, już jestem dinozaurem. Chciałeś powiedzieć. Nie chciałem cię obrazić. Chciałem powiedzieć, że stworzyłaś kulturę. No to był, cóż powiedzieć, no dziwny moment w swoim życiu. Jak ostatnio oglądałam jakieś programy, bo Michał chciał, żebym tam w czymś pomogła mu to opisać, to mówię, Boże, naprawdę, ja nawet nie wiedziałam, że ja w tym programie tak jakoś dziwnie miałam jakiś dziwny lot. No byłam też młoda. No i spójrzmy na to zasłonę milczenia. Okej, okay, ale od tamtej pory twoje życie diametralnie się zmieniło. Który ci się podoba bardziej? I czy chciałabyś do tamtego wrócić? Bo wtedy byłaś na językach, ja byłem twoim fanem w ogóle w dzieciństwie. A nie, no to super program, wow! Wiesz co? Albo dobra, ja jakie lubię... były minusy tamtego życia? O, w ten nie, sposób. No były takie, że trochę to wszystko było przynajmniej poza moją kontrolą. I gdzieś raczej wydawało mi się, że ktoś inny jest mądrzejszy, tym steruje, to układa. Lubię teraz ten moment, bo no jakby jeśli mówię nie, to znaczy nie, jeśli mówię tak, to znaczy tak, a jeśli mówię nie, a ktoś myśli, że to znaczy tak, to wtedy wychodzę, po prostu zamykam drzwi i wychodzę i lubię mieć kontrolę nad własnym życiem, lubię ponosić konsekwencje za swoje własne jakieś przemyślenia czy decyzje i to mi się podoba. Wtedy to po prostu była jazda bez trzymanki, naprawdę. To była taka jazda bez trzymanki, że ciężko było złapać to powietrze dookoła. Ludzie w dalszym ciągu interesują się twoim życiem, czy teraz byś zdecydowała się na swoich warunkach puścić kamery do domu? No teraz to wszyscy wpuszczamy kamery do domu, wiesz o co chodzi? Ale jak ja się budzę rano, oglądam Instagrama, to już wiem co u znajomych słychać, więc naprawdę każdy z nas wrzuca teraz po prostu niezliczoną liczbę zdjęć, postów, relacji, wywiadów, że nie trzeba wrzucać kamer do domu. Czyli raczej nie. Czyli kontrolowanie raczej nie. Na Instagramie, nie? Tak, no tak. Idziemy do kolejnego tematu? Nie, teraz jakby nam wrzucili kamerę do domu, to naprawdę, to nie. To jest szaleństwo.